Podczas piątego kongresu Katolicy i Kultura, jaki miał miejsce niedawno w Toruniu w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, jedna z prelegentek, profesor Joris Corina, która przybyła do nas z Ameryki Południowej, a dokładnie mówiąc z Wenezueli, podała zwięzłą charakterystykę komunizmu, socjalizmu i wszelkiego lewactwa razem wziętych. Gdy panuje lewica, wszystko staje się polityką, wszystko jest polityczne. Nasze codzienne posiłki to jest polityka, podróżowanie to polityka, studiowanie to polityka, oglądanie telewizji to również polityka. Wszystko, dosłownie wszystko jest polityką, każdy temat, każdy wątek, każdy szczegół. Ludzie po prostu duszą się od polityki, a polityka krok po kroku, centymetr po centymetrze ludzi zadusza. Dlaczego tak się dzieje? Jest odpowiedź bardzo prozaiczna. Socjalizm to ustrój niewydolny. Przekonały się o tym wszystkie kraje należące do bloku sowieckiego, w tym również Polska. Ta nieudolność widoczna była na każdym kroku, ale nie ze względu na istotną nieudolność ludzi, lecz ze względu na system, który ludzi posiadających konkretne umiejętności skutecznie paraliżował, a tych, którzy niewiele umieli, forsował i pozbawiał energii, zanim zdobyli odpowiednie szlify. Dlaczego socjalizm generuje taką właśnie postawę? Ponieważ jest ustrojem kolektywnym. Tropi każdą indywidualność, by podciąć jej skrzydła. Socjalizm niekoniecznie musi być komunistyczny, a więc taki, w którym własność prywatna należy do państwa. Może to być również socjalizm liberalny, czyli taki, w którym własność jest prywatna, ale dysponowanie nią jest obarczone najrozmaitszymi formami kontroli ze strony państwa. Pierwszą kontrolą są nadmierne podatki. Nadmierne podatki oznaczają odebranie właścicielowi prawa do przeznaczania uczciwie zarobionych pieniędzy na cele, jakie jemu wydają się słuszne. A ponieważ właściciel nie tylko może mieć na utrzymaniu własną rodzinę, za którą odpowiada i której chciałby zapewnić jak najlepsze warunki życia i rozwoju, w tym rozwoju kulturalnego, to również może mieć na oku udział w różnego rodzaju akcjach społecznych, którymi państwo się nie interesuje, albo interesując się, chce narzucić swój kierunek, czyli przejąć kontrolę w sposób niezgodny z życzeniem osób aktywnie wspierających pożyteczne przedsięwzięcia. Ten nieprawdopodobnie wysoki podatek w naszym kraju przekracza granice współodpowiedzialności za dobro państwa, a staje się jakimś haraczem, który rządzący kierują na cele nie mające nic wspólnego z naszym dobrem, czego przykładem jest wspieranie bankrutujących, ale bogatszych od nas państw, czy właściwie żerujących na kryzysie banków. To warto podkreślić. Zbyt wysoki podatek nie tylko prowadzi do ubóstwa coraz szerszych kręgów społeczeństwa, ale również podcina inicjatywę oddolną, gdy zasobniejsi obywatele sami chcieliby włączyć się do promowania i wspierania ciekawych inicjatyw. A przecież dopiero takie inicjatywy sprzyjają bogactwu i zróżnicowaniu życia, a przy tym są niezwykle ekonomiczne, bo przecież sama obsługa inwestycji państwowych już pożera połowę funduszy przeznaczonych na jakiś społecznie użyteczny cel. Inicjatywa oddolna natomiast te koszty minimalizuje i co więcej minimalizuje również marnotrawstwo. Pięknym przykładem efektów takiej właśnie aktywności oddolnej, nieblokowanej przez państwo, jest hojność Amerykanów w zakresie prywatnego szkolnictwa. Gdyby nie prywatne szkolnictwo, Stany Zjednoczone już dawno zamieniłyby się w jakąś kolejną republikę sowiecką, bo szkoły publiczne mają wyjątkowo niski poziom. Cała rzecz polega na tym, że szkół prywatnych jest bardzo dużo i cieszą się autonomią, zarówno gdy chodzi o kadrę, jak i program nauczania. W Stanach Zjednoczonych nie ma ani Ministerstwa Edukacji, ani Ministerstwa Nauki, ani kontroli mądrzejszych od profesorów, magistrów, urzędników. Jest to jednak możliwe tylko dlatego, że szkoły te nie są finansowo uzależnione od państwa. Więc skąd finanse? Z hojnych dotacji. Jaka dotacja, taki odpis od podatku,
a nie jakiś tam 1%, jak to się dzieje u nas i co jest nagłaśniane z wielką pompą. A czemu nie tyle, ile przekazałem na cele społeczne? Bo przecież o tyle właśnie zmniejszyłem swój zysk. Ostatnie lata przez nieudolność władz zmuszają nas do tego, byśmy wszystko traktowali jak politykę. To jest błąd, tak nie można. Życie jest ciekawsze od polityki, byle tylko politycy przestali nam to życie utrudniać. Szczęść Boże.